o 12. Ważny mecz pod względem sportowym na pewno, ale to trener. Natomiast dużo spraw jest organizacyjnych. Przede wszystkim będzie to impreza masowa o podwyższonym ryzyku i względy bezpieczeństwa wymogły na nas zamknięcie części stadionu i będzie otwarta tylko część bez sektorów C, D, F, G. Oczywiście chcemy przyjąć kibiców gości, natomiast w tej chwili nie mamy informacji, czy przyjadą i w jakiej liczbie. Takie zapytanie do Falubazu wysłaliśmy. Potrzebujemy listy zgodnie z uchwałą PZPN-u. Taka lista musi wpłynąć na minimum 24 godziny przed meczem, natomiast no, w tej chwili takiej listy nie mamy. Musimy znać konkretną liczbę i z imienia, nazwiska, z numerem PESEL. W przeciwnym razie kibice Falubazy po prostu mogą nie zostać wpuszczeni na stadion, bo nie będziemy w stanie im wydrukować biletów. Powiedzmy, jak przyjadą godzinę przed meczem i wydrukować, nie wiem, 200 biletów imiennych i każdego sprawdzać z dowodem, jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Bilety będą po 12 normalne, 2 ulgowe i będzie otwarta też trybuna VIP, gdzie bilet kosztuje 30 zł. Natomiast z tej strony od trybuny VIP pozostałe sektory będą zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Osoby, które zakupiły karnety na sektory CDFG, będą wpuszczone na sektor VIP. I tu zachęcamy wszystkich kibiców do przedsprzedaży, do zakupu biletów przedsprzedaży, bo w dniu meczu może być to bardzo trudne. Będą otwarte tylko dwie kasy. Tutaj przy wjeździe kasa numer 1 i kasa numer 2, natomiast tam od strony minimala dawnego te kasy będą zamknięte, ponieważ tamtędy będą wchodzili kibice gości, jeżeli się pojawią. Przedsprzedaż już trwa i te bilety się rozchodzą, dlatego mówię, tu zachęcam kibiców do zakupu biletu wcześniej z dowodem osobistym. Można zgłosić się do biura w godzinach od 11 do 15. W czwartek biuro będzie czynne od 19 i planujemy do 20, ale jeżeli będzie zainteresowanie większe, to oczywiście to przedłużymy. Natomiast otworzymy też biuro w sobotę od 12 do 14 i będzie możliwy zakup tych biletów także w sobotę. W dniu meczu kasy będą otwarte od 10. No ja ze spraw organizacyjnych to wszystko, chyba że macie jakieś pytania. A wiesz już mniej więcej, ile może być kibiców? Tak z tego, co mówiłeś, skoro te bilety tak się sprzedają. Znaczy, no my przewidujemy, no, że na pewno ten tysiąc osób będzie, no, czy coś więcej, zobaczymy. Impreza jest zgłoszona na 1000, także tutaj jakby pola manewru za dużego nie ma. Stąd zamknięcie tych sektorów CDFG. No tak. Przewidujemy, że będzie komplet, czyli ten 1000 na pewno. Dzień dobry, witam wszystkich. Co do spraw sportowych, no to jak przed każdym meczem, w szczególności u siebie, oczywiście gramy o 3 punkty, jak w każdym meczu, na pewno cieszymy się, że gramy mecz derbowy z Falubazem. Jesteśmy dobrze przygotowani mentalnie, fizycznie. Bardzo ważny mecz dla kibiców, dla nas i po takich tutaj różnych tych kolejkach, tej paraboli, takiej dół w górę, teraz remis na trudnym terenie, cenny punkt, ale na pewno z jakimś niedosytem, ponieważ no wiadomo, że w tej 93 straciliśmy te 2 punkty. No i tutaj nie zakładamy jakby innej możliwości niż naszego zwycięstwa. Zespół Falubazu jest to zespół w tym momencie, który no punktowo, mimo dobrego początku, wygląda słabo. Natomiast jest to zespół, analizując ich kadrę, praktycznie identyczny jak grał w zeszłym sezonie, z niewielkimi zmianami. Tutaj rzutem na taśmę zarejestrowali do gry Ekwueme, który jest no dużym wzmocnieniem tej drużyny. Analizując ich jeszcze w zeszłej rundzie poprzedniego sezonu, w momencie kiedy w Pucharze Polskim mieliśmy grać, no to trzeba powiedzieć sobie jasno, że Falubas tych punktów na wiosnę zdobył bardzo dużo i naprawdę rozgrywał fajne mecze, ale kluczem do sukcesu
był właśnie Martin Sekwueme w tej drużynie. I być może gdyby nie ten transfer, to już by w tym sezonie ich nie było, nawet w trzeciej lidze, tak mogę powiedzieć. Na dzisiaj na pewno również wniesie im dodaną wartość i to będzie zespół jak każdy w tej trzeciej lidze, który może urwać punkty i wygrać z każdym. Dlatego tutaj w żadnym wypadku nie czujemy się jakby już wygrani, nie lekceważymy też przeciwnika. Jest tam potencjał i będziemy bardzo skupieni, skoncentrowani. Natomiast od początku do samego końca plan mamy jeden, aby zdominować przeciwnika. I tak jak tutaj wyglądała druga połowa z Górnikiem Zabrze, tak jak wyglądała pierwsza połowa z Pniówkiem w ostatnim meczu, no zrobimy wszystko, żeby tutaj naprawdę zagrać takie 90 minut. Od pierwszej do ostatniej minuty na wysokim poziomie. Słyszymy też, że te problemy w falubazie nie zostały zażegnane. Pańskim zdaniem, jakie to może mieć przełożenie na niedzielny mecz? Znaczy ja szczerze mówiąc tam nie znam sytuacji. Mówimy tu o jakichś sprawach finansowych, tak? No, mogę powiedzieć z niedawnego doświadczenia jeszcze prowadząc zespół. To jest bardzo duży problem dla trenera, ponieważ no, każdy z tych chłopaków na pewno daje z siebie wszystko i ta trzecia liga jest bardzo dużym wyrzeczeniem w życiu dla zawodników, dla trenerów. Naprawdę mnóstwo czasu się poświęca. No, nawet nasz ostatni wyjazd, no, to my jechaliśmy do tych Pawłowic prawie 9 godzin w jedną stronę, bo tak wyglądają też remonty na drogach i te 400 ileś kilometrów, tak po prostu się przejeżdża. Więc no, w momencie, kiedy jeszcze są te skromne stypendia, bo wiem, że w falubazie, tak jak i w Stilonie, są to skromne stypendia, jeżeli jeszcze ich się nie ma i nie wie się, kiedy będzie je miało, po prostu człowiek się czuje najzwyczajniej oszukany i no, jest ciężko. Natomiast myślę, że taki mecz jak mecz u nas w Gorzowie ze Stilonem, derby, gdzie wiemy, dla kibiców jest to bardzo ważne. To jest taki mecz, jeden z niewielu nawet być może, gdzie o tych problemach wszystkich naprawdę się zapomina i nie myśli się o problemach w klubie, o tym, że nie ma tych skromnych pieniędzy na czas, że nie wiadomo kiedy będą. I jestem przekonany, że w niedzielę Falubas wyjdzie i na boisko i zrobi wszystko, żeby tutaj zdobyć punkty i myślę, że te sprawy organizacyjne akurat na tą niedzielę, to ten mecz pozwoli im o tym wszystkim zapomnieć. Jak kwestie zdrowotne w zespole? No kwestie zdrowotne, jak już no, w zeszłym tygodniu był moment przed tym Górnikiem, że wydawało się, że już wszystko jest na 100%, no to jeszcze nie jest na 100%, jak się okazuje. Troszkę za szybko w grę wszedł Mustafa po takiej dłuższej przerwie. W tym momencie decyzję podjąłem, aby go po prostu jeszcze, no on trenuje, zasuwa dwa razy dziennie w tym momencie, natomiast podjąłem decyzję, aby go i w Pawłowicach do gry nie dać, z Falubazem również nie zagra, zobaczymy co dalej. Póki nie będzie, że tak powiem, zero bólu, zero jakichkolwiek śladzie po tym kolanie, to dopiero dam go do gry, będzie potrzebny nam na pewno w tych meczach. Jeszcze w lidze. No Alan Błajewski również troszkę za szybko wszedł w grę, tutaj taką wewnętrzną z juniorami. Myśleliśmy, że już jest na 100% wszystko dobrze, jednak gdzieś tam ten mięsień dwugłowy mu dokucza i trenuje indywidualnie. Zobaczymy jak Alan będzie wyglądał, ale myślę, że na Falubas też raczej nie będę ryzykował jego zdrowia. Mamy akurat taką kadrę, że możemy sobie pozwolić na to, aby naprawdę wykurować ich na 100% i mieć ich później gotowych na 100%. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji i wygląda to dobrze. Korzystając jeszcze z okazji, ja może zapytam o losowanie Pucharu Polski tutaj na etapie okręgowym. Warta, dwa Gorzów, zespół juniorów. Chyba dobre losowanie dla Stilonu. Ja w ogóle byłem zaskoczony, że byliśmy losowani już w tej rundzie. Myślałem, że będziemy w kolejnej.
takie informacje do mnie doszły też przed sezonem. W sumie śledziłem, z kim będą nasze rezerwy grały, a tu patrzę, że gramy z Wartą. Sobie fajna sprawa w ogóle, że gdzieś tam Okręgowy Związek Piłki Nożnej wrzucił to na live, akurat mogłem sobie pooglądać. A czy dobre losowanie? No fajnie, że w Gorzowie. Chociaż ja nie ukrywam, że zawsze mecze z zespołami juniorów nie są fajne dla drużyny seniorskiej. Są to chłopcy, którzy są nieobliczalni, którzy dużo biegają, którzy walczą, nie kalkulują i są po prostu groźni. No, myśmy zagrali z drużyną inną, mogłoby być łatwiej, natomiast no, akurat nie mam jeszcze, szczerze mówiąc, w głowie tego meczu pucharowego. Skupiamy się na niedzielnym Falubazie, w środę puchar. No, oczywiście my chcemy ten puchar wygrać po raz czwarty z rzędu. No i być może do 3 razy sztuka, 2 razy odpadliśmy w pierwszej rundzie za mojej kadencji. Więc tak już wybiegając bardzo dalekosiężnie, no fajnie by było w tym pucharze gdzieś też promować Stilon i się pokazać mocniej. Natomiast mecz w środę z juniorami, na pewno mecz, w którym trzeba być skoncentrowanym i podejść na 100%, wtedy nie będzie niespodzianki. Ale tak, w każdym możliwym momencie, nawet my jak graliśmy tu ostatnio grę wewnętrzną z naszymi juniorami, skończyło się wynikiem 5-1. Juniorzy mieli jeszcze rzut karny, ale były momenty takie, w których stwarzali sobie sytuacje i mogło być różnie, więc no mówię, piłka juniorska jest nieobliczalna. Są w stanie wygrać z każdym, a są w stanie zagrać fatalny mecz i przegrać wysoko. Więc tutaj no będziemy na pewno tutaj nie zlekceważymy i wystawimy silny skład tak, żeby awansować.